siema, no jesteśmy na moim planie. Dzisiaj będę reżyserował teledysk dla Samira. Kręcik mamy bardzo dobry. Mamy Ari, Alexa. Do tego obiektywy K35. Wiesz co, dzień stary, zobacz to. Uwaga, będzie skakała na całości. Nie, no też tak pomyślałam właśnie. No dobra, no to ewentualnie mam zwykłą czarną i ringówkę, ale to... Dobra. Ten myślę, że właśnie taki najbardziej. Mamy dużą ekipę, ludzie są zorganizowani. Pierwsza lokacja to jest barek w tle. Ciepłe pomieszczenie ze światłem, chłopaki tam podziałali, stworzyli fajny environment. Gdzie? Tyle światła, zero różnicy, stary, czy Ari, czy Sonia, czym byśmy nagrywali, prawda? Zgadzało to kropka pod 2.8. Światło jest już ustawione. Obrazek mega dobrze wygląda. Dobra, dobra, to czekajcie, czekam. Trzeba działać. Robimy to, co możemy, jakby z Steady tutaj jeszcze spróbujemy, wiesz, zrobić jakieś takie orbitki na tym obiektywie i na 55 lub 80. To wychodzi, bo tutaj musimy... 3, 2, 1, go. O, super, super. Yo, what's good, Stan? O to chodzi. Czekajcie na to. A wcześniej w sensie do tych podstępów, które byli. A jestem już zmęczony. Chciałbym tylko spokój, nim zarobię miliony. Nowe sprawy ciągle w toku, sos nigdy nie zasłonę. Jak mam zrobić ją na boku, gdy wokół są telefony? Spokój, nim zarobię miliony. Nowe sprawy ciągle w toku, sos nigdy nie zasłonę. I to wyżej nawet nie dajesz. Nie, dobra. Zarobię miliony. Światła, mój zioma. Jest szacunek, więc... Jest szacunek. Tak, bliżej na zęby, bliżej. No, zobaczymy powoli pierwszą lokację, bez żadnej na razie obsówki, może... Może się wyrobimy. Obsówka dopiero zaraz będzie. Obsówka dopiero będzie. Tak, tak. Patryk dobrze dowodzi projektem. Tym operatorem dzisiaj robimy zdjęcia do klipu Monopol. Jesteśmy tutaj w przepięknej lokacji, willa w Łomiankach. Mamy tutaj taką mahoniową lożę. Co się dzieje naprawdę? Jest nas sporo. Widać, że budżet wysoki, ale ekipa też bardzo zgrana. Psy, modelki, 3 gaferów, 2 asystentów, 2 operatorów, 2 reżyserów można nawet powiedzieć. Dzieje się dzisiaj, dzieje się, a to dopiero pierwsza lokalizacja. Zobaczymy, co będzie dalej. Zmieniamy miejscówkę, udało się wszystko nagrać. Mamy mega dobrą torpedę do przemieszczania się. Jedziemy na miejscówkę. Teraz nagrywamy motory, więc coś tam na wheelie pojeżdżą. Ciekawe, czy dadzą mi się przejechać crossem. Oby. Yo. Nie jest w stanie zabić nic, mocniej jak nigdy dotąd. Raz mi ugotował beat, zamieniam wszystko w złoto. Ustawiliśmy miejscówkę w tym miejscu, zaraz ustawimy auto. Jest jak jest, jak jest. Patrz jaki fidzik się ma właśnie. Co się dzieje? To jest w ogóle rękawiczka do golfa. Ale to jest zajebiste. Dlatego jest jedna. Bo jest to nie wiesz. Drony ponagrywane. Czekamy dalej. Ziom waży 104 i bierze do łapy teraz kamerę. Teraz zobaczymy, ile będzie ważył. Chłopie, ta kamera waży chyba z 30 kg. Sprawdźmy to. 20 kilo waży, stary. A twój aparacik ile waży? He? Być w miarę w gotowości i w momencie, kiedy my będziemy tam się coś nic zmieniali... Nie rozkładam, to wtedy... nic nie zwijam, będę cały czas pod ręką w razie czego, bo naprawdę no, jest potencjał w tym wszystkim. Bo pod słońce, wiesz, będzie się słońce za nim chowało i odkrywało, flary będą fajne wpadać. Tutaj tak to widzę, nie? O. Tutaj
Możesz sobie na masce ogólnie stanąć też pewnie. Co jest? Tu Stefan, tu Kuba, tu Grip. Grip. Tu Grip. Tu rameczka, styropian, tu Castorama. Proszę bardzo. Jest, to jest bus oświetleniowy, to nie jest auto na klip, tylko roboczy, normalnie wózek, tak, taki sam prawie, niczym się nie różni. To jest torcie. Yo. Nie stanie zabić się. Zajebiście. Dobrze. Zajebiście. Dobra, zajebiście. Jak tylko najdzie ochotę. Wow, serio kładę to na Boga. Wow. Kurwa, Atlanta. Pokażcie. Dobrze to wygląda, ja no se. Tak, żeby było was widać, tutaj sobie możecie jeździć na kole, jak za niego się wyłonicie czy coś. Skupiać się na motorach czy na raperze? Dobra. To jest Gini, wiesz, tylko że motory tam musi. Ostatnia lokacja to jest miasto nocą. Niedługo będą przejazdy, ale na początku nagrywamy po prostu ujęcia, że stoi Royce. Czerwone światło z tyłu, artysta z przodu, dziewczyna w aucie. Wiesz co chodzi? Więc lecimy on the top. Tak, no, tak, to ona bawi się w to. Tik tak to i tak bawię się z nią. Czas no chodź, młody, zgubię cię to. Daj nam wejść. Weź jakiś ten. Ktoś miał drabinkę. Musimy światło włączyć, tutaj nikt nie chce tego. Ej, mamy, ej, gdzie jest drabinka? Jakaś. Nie stanie zabić się. Zamieniam wszystko złoto. Rucham branżę tak jak. Jesteś gotowi? Gotowi. Teraz robimy łamanie horyzontu ujęcia, więc kamera będzie się kręciła, co nie? Więc to jest starchy type shit movement. A spróbujmy go dać w nieostrość, jakby zróbmy jak rozfokusowane trochę, podejdźmy do niego. Macie głowę jakieś drabinę? Czekajcie, zaraz światło wjedzie. Zarabiasz wtedy to w Stanach, to w Afryku zakręcisz. No. Tak, tak, tak. Jesteśmy w Polsce, ale chyba nie jest. Nie ma źle. Bo mi mówi, że pora przestać już biec. Celebrywanność jak prawa drzew. Siódmy bieg po nowy czas. Nie musisz do kamery, możesz się odwracać właśnie tak jak... Zbijamy się.